W tym szybkim tipie chciałem Ci pokazać drobną rzecz, którą robię, ustalając, budując stronę blogową, blog w Webflow, odnośnie SEO. Webflow ma fajną możliwość na przygotowania opisów, tytułu strony, opisu strony oraz przygotowania grafik, które się mają wyświetlać w momencie, kiedy wrzucisz ten adres www do, na przykład do social mediów. Natomiast w przypadku blogów, czyli kontekst, czy CMS-a, czy blogów, czy jakichkolwiek innych elementów kolekcji CMS, no musisz już te dane w pewien sposób sformatować. Dlatego, że Webflow pozwala Ci przygotować jeden szablon na daną kolekcję, więc automatycznie musisz zastosować pewien schemat tworzenia opisów i tytułów tej strony. I dzisiaj Ci pokażę, w jaki sposób ja to robię. Tutaj mamy, to są ustawienia SEO danej podstrony, czyli podstrony podcastu w tym wypadku. Jak widzisz, title tag pobrałem z kolekcji SEO title tag, czyli to jest mój jakby... Nie wpisuję żadnego tekstu tutaj, tylko to jest, stworzyłem sobie z kolekcji, w kolekcji taki pole, tak zwane meta description, stworzyłem SEO meta description oraz Open Graph również pobieram z Open Graph image. W momencie, kiedy przejdę do kolekcji, zobaczysz, jak to wygląda. Więc moja kolekcja zbudowana jest w ten sposób, że oprócz tytułu i slug, czyli standardowych, podstawowych informacji. Tutaj jest mój SEO title tag, który opisałem, że ma mieć 50 do 60 znaków, ponieważ jest to idealna długość tytułu strony, którą później Google po prostu nie obetnie. Wszystko, co jest powyżej 60 znaków, jest duża szansa, że Google obetnie i nie będzie widać do końca Twojego tytułu, dlatego do 60 znaków jest idealną długością. Następnie mam SEO meta description 120 do 168 znaków. Znowu jest to idealna długość opisu, tak żeby te dwie linie w wyniku wyszukiwania wypełnić prawie całkowicie bez przecinania tego opisu. Mało tego, zastosowałem tutaj maksymalną liczbę znaków, dzięki temu wiem, kiedy osiągam ten maksimum i nie mogę wpisać dłuższych, więc sam zmuszam się do tego, żeby komponować te treści jak najbardziej pasujące do rozmiaru. Oraz na samo zakończenie mam Open Graph Image jako dodatkową grafikę tutaj i zaznaczyłem wymiary 1200 na 630 pikseli. Zaraz Ci pokażę dlaczego. W porządku, zobaczmy, jak wygląda ta kolekcja w przypadku jakiegoś konkretnego jednego artykułu. Ok, więc to jest mój ostatni podcast. UX, podstawi UX mniej niż 15 minut. I jak widzisz, SEO title tak wpisałem, poznaj podstawy UX mniej niż 15 minut, grafitowe studio. Tutaj pojawia mi się w tym momencie informacja, że zbliżam się do maksimum 60 znaków i obecnie mam 58, czyli wiem, że jestem idealnie w limicie. Jeżeli zacznę wpisać więcej, nie jestem w stanie, no bo mam wpis wprowadzony maksymalną ilość znaków. Później mam SEO meta description, jest podobnie informacja, że używam 154 znaki, czyli mam jeszcze miejsce na 14, ale 154 jest ok. Następnie, jeżeli przeskroluję na dół, pojawia się Open Graph Image. I tutaj wrzuciłem dodatkowe zdjęcie. Tu jest thumbnail, czyli grafika, która się pojawia w blogu, w artykule, natomiast tutaj jest Open Graph Image miniaturka, która się będzie pojawiała w momencie, kiedy ta strona będzie wyświetlona. Mam nadzieję, że ten tip, ta porada odnośnie Webflow przypadł Ci do gustu, że Ci spodobał się, że dowiedziałeś się czegoś fajnego. Jeśli tak, to zostaw komentarz, nie wiem, łapkę w górę, subskrybuj ten kanał, jeśli chcesz więcej takich typu informacji. I do zobaczenia następnym razem. Na razie, Piotr Stasiak. Cześć, cześć.